Spotykam co jakiś czas ludzi, którzy mówią, że ktoś im powiedział, że jesteś opętany, jesteś opętana, albo być może to ci się przytrafiło. Spotykam ludzi, dla których to było strasznym doświadczeniem, taka myśl, że to, że sobie nie radzą z czymś, że ciągle wracają do jakichś grzechów, albo wewnętrznie brakuje im wolności, że to jest wynik opętania. Jest to oburzające, jako nieraz ludzie wierzący mają łatwość, aby o kimś tak powiedzieć. Zobaczmy, że dzisiaj właśnie pojawia się ten obraz w Ewangelii, że Jezus jest właśnie oskarżany o to, że jest opętany. Czyli istnieje taka możliwość, i ona jest realizowana niestety, że ktoś w sposób chory, nieodpowiedzialny oskarży kogoś drugiego, czy też wyrazi taką obawę, że. Oto jest osoba opętana. To jest przegięcie i warto o tym wiedzieć, bo to sam Pan wie o tym, tylko On, tylko Bóg, że komuś coś takiego się może przydarzyć. Przede wszystkim miejmy świadomość, że to On jest Bogiem naszej wolności. Że to on jest panem wszystkiego i naprawdę to nie jest takie proste, żeby sobie zły duch mógł przyjść i kogo tylko zechce opętać.